Witajcie moi drodzy, tu Jasnowidz Nazar, wizje w punkt. Witam Was 17 sierpnia 2021 o godzinie 15. Witam Was serdecznie i zaczynamy naszą serię 100 pytań do Nazara. Pani Maria pyta się, według przegłosowanych 11 sierpnia zapisów nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, podmioty zagraniczne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które posiadają większościowe udziały w koncernach mediowych działających w Polsce, muszą odsprzedać część, by nie przekraczać 49%. Nowelizacja tzw. ustawy medialnej została przyjęta już przez Sejm. Na biurko prezydenta trafi, jeśli przejdzie przez Senat, albo jeśli większość sejmowa przegłosuje ewentualne poprawki Izby Wyższej lub senacką uchwałę o odrzuceniu ustawy. Co zrobi prezydent? Pyta się pani Maria. Jest to ciekawe pytanie, bowiem ja mówiłem wielokrotnie i często to ostatnio powtarzałem, jeszcze przed wykwitem tej ustawy Lux TVN, że prezydent Andrzej Duda będzie jakby starał się powoli odcinać od Prawa i Sprawiedliwości. Że prezydent będzie jakby starał się powoli tworzyć nawet własny obóz polityczny. I tak się też, moi drodzy, wydarzy. My wkrótce się o tym dowiemy, że Pałac Prezydencki szykuje coś, co może być jakby łodzią ratunkową dla członków Prawa i Sprawiedliwości w razie gdyby. W razie gdyby. Mówiłem, że prezydent będzie się powoli odcinał. To jest dobry moment dla pana prezydenta. Trzeba pamiętać jedno, że pan prezydent Andrzej Duda, kiedy był kiedy przemawiał w Warszawie na, w czasie obchodów święta Wojska Polskiego, jak gdyby zasugerował, że rozważa właśnie zawetowanie ustawy Lex TVN. No, wtedy powiedział tak: zapewniam wszystkich, że będę stał na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności. To powiedział pan prezydent Andrzej Duda. I mam takie wrażenie, że to już pokazuje jak gdyby powolną realizację właśnie tego, co zapowiadałem. Tego, co wiele miesięcy temu mówiłem, co jako Jasnowidz przyszło do mnie w świetle. Mówi się o tym, że jest gorąca linia między Nowogrodzką a Pałacem Prezydenta, między Jarosławem Kaczyńskim a urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Ale nie tylko. Powiem, jaka mi myśl przyszła. Przyszła mi taka myśl, że takie światło, że to nie jest tylko linia gorąca między Jarosławem Kaczyńskim a Pałacem Prezydenckim. Że jest także, nazwijmy to, gorąca linia, w cudzysłowie, między Senatem, marszałkiem Senatu, a prezydentem. Marszałek Senatu sugeruje, że Senat nie tylko będzie próbował wprowadzić pewnego rodzaju poprawki do tej ustawy Lux TVR, ale nawet, że będzie jakby wetował tą ustawę. Co jest w planie pana prezydenta? Prezydent będzie chciał za wszelką cenę skierować ustawę Lux TVN, ten cały projekt, do sprawdzenia, czyli do czego? Do Trybunału Konstytucyjnego i raczej decyzje prezydenta nie będą takie szybkie. Jest bardzo duże wahanie teraz czuję w prezydencie.
Ale wiecie, czemu to nie trafi tak szybko do prezydenta? Dlatego, że w Senacie to jak gdyby będzie jakiś dłuższy czas, dłuższy etap wisieć. Nawet takie mi słowo przyszło, młyny Senatu mielą wolno. Senatorowie umawiają się na coś, na jakiś, na czas debaty, na... I tutaj mam takie wrażenie, że Senat będzie przedłużył, dając jednocześnie, bo taka jest umowa między Grodzkim a Dudą, że może telefoniczna po prostu, że żeby prezydentowi dać czas na przemyślenie. Z Senatu wyjdzie coś, co da nadzieję. I w Senacie zadzieje się coś. Zobaczcie, Senat ma tylko, w Senacie opozycja ma tylko jeden głos, głos przewagi nad PiS-em. Ale zadzieje się coś nad rządzącymi, że okaże się, że jednak w Senacie jest więcej głosów poparcia, aby tą ustawę zmienić lub aby ją w ogóle nie poprzeć w Senacie i żeby wróciła znowu do Sejmu, do komisji. Czy okaże się, że w Senacie jest więcej niż tylko jeden głos poparcia, aby to zrobić? Naprawdę. Z Senatu wyjdzie nadzieja. I prezydent ma nadzieję na Senat. Prezydent widzi, że coś się złego dzieje w partii rządzącej. Rozmowy nie dotyczyły tylko i wyłącznie ustawy Lux TVN między Kaczyńskim a Dudą, ale dotyczyły przyszłości tej formacji, przyszłości rządu. Takie słowo w przekwitaniu, że to już jest w przekwitaniu. No, decyzja prezydenta, że powiem tak, prezydent nie będzie musiał wetować tej ustawy. Natomiast jest jakieś wsparcie dla Senatu ze strony prezydenta. Jakby Pałac Prezydencki nie będzie stwarzał przeszkód i Pałac Prezydencki ma nadzieję wobec Senatu. Taka jest moja odpowiedź na pani pytanie. PiS stworzył jakąś formułę prawną, natomiast chcę powiedzieć i podkreślić to, że ona się zmieni. Że jakieś dojdą tutaj zmiany przy tych przepisach i okaże się, że więcej jest w Senacie sprzeciwiających niż tylko ten jeden głos przewagi nad rządzącymi, nad PiS-em. To się okaże. Duża nadzieja jest w Senacie i prezydent tą nadzieją żywi. Prezydent jest dobrej myśli, że nie będzie trzeba wetować, ale każdy inny projekt, nawet gdyby jakieś zmiany w tym projekcie pisowskim nastąpiły, to będzie skierowany na pewno do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Tomasz pyta się, co czeka Jarosława Gowina? Jaka jest jego przyszłość? To zatrzymam na chwilę, zastanowię się. No, co czeka Jarosława Gowina? Przyszła mi taka myśl, takie światło, że Jarosław Gowin zwiąże się z politykiem, który ma podobną przeszłość jak i on. I teraz tak. Który ma podobną przeszłość jak i on? Zapewne jest wielu, ale to był wysoki, o ciemnych włosach mężczyzna z małym dzieckiem. To dziecko może mieć 2 lata. Niecałe. Małe dziecko.
jeszcze na rękach. Chudy mężczyzna. Traf. Jest dobrze. Przyszła mi myśl. Kosiniak-Kamysz. Teraz mi przyszła ta myśl. Ale powiedziałem, zwiążę się, tak? Powiem wam coś. W dobrej pozycji jest Jarosław Gowin. Bo Jarosław Gowin ma dwa plany. Pierwszy, o którym wie Zbigniew Ziobro. Oni jakby mają taką nawet myśl, tam były takie rozmowy między nimi, aby wspólnie stworzyć się pewien projekt polityczny. I jeżeli będą przedterminowe wybory, coś mi mówi, że olbrzymie będą przeszkody i do nich nie dojdzie. Do nich nie dojdzie, bo nie dlatego, że PiS nie zrezygnuje, tylko dlatego, że nie będzie to możliwe, przynajmniej na bardzo długi czas. I teraz taka mi myśl przyszła. Właśnie on z Ziobrą ma pewien projekt, aby wspólnie, jako te partie. Boże, myślę o Ziobro i znowu mi myśl przychodzi na jego temat światło. Kochani, to muszę powiedzieć. Przyszła mi taka myśl o Ziobrze, że jeżeli, że on postawi wszystko na jedną szalę, jeżeli nie uda mu się przeprowadzić reformy sądownictwa i będzie to dotyczyło trzy, że mają być jakieś trzy rodzaje sądów i jeszcze jakiejś jednej reformy personalnej w sądach, to on za to oskarży PiS i to będzie pretekst dla Ziobry, aby wycofać się ze Zjednoczonej Prawicy. Że tym razem on nie może zrealizować tego, co obiecał swoim wyborcom. I teraz tak, on z Gowinem, Ziobro, Ziobro z Gowinem, Gowin z Ziobro mają taki plan, aby jako były partie składające się, wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy, wystąpić w wyborach najbliższych jako opozycja wobec PiSu, ale opozycja, która rządziła, która może powiedzieć, jak to wyglądało w kuluarach i w ten sposób będą chcieli atakować PiS i, Kaczyńskiego. Natomiast Ziobro nie wie o drugim planie Gowina, a tam drugi ten plan to jest właśnie związanie się z Kosiniakiem-Kamyszem. I to są rozmowy, to są stworzenie, bo co tworzy Kosiniak-Kamysz? Koalicję Polską, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. I tu chodzi o to, żeby stworzyć nowy projekt. Nowy projekt. Te rozmowy trwają, ale pytanie jest takie, czy coś z tego wyjdzie, niż tylko rozmowy? Któryś z nich, i chyba to będzie Gowin, obydwoje poczują się oszukani. I Gowin, i Kosiniak-Kamysz. Jeden drugiego będzie obwiniał. To nie dojdzie do skutku. Jarosław Gowin będzie stwarzał wrażenie polityka czystego, usprawiedliwionego, no bo w końcu odszedł. Co jest bardzo dziwne, Gowin mówi wszystkim, że no, on jest zaskoczony, że odszedł, że źle się stało i tak dalej. Jemu to jest na rękę. On odszedł w najlepszym momencie. On tego chciał. On tego chciał. Ja takie światło mam, że on tego chciał. Że jemu to było na rękę, żeby odciąć się od tego, co przyniesie PiS jeszcze ze sobą. To będzie związane oczywiście z podwyższeniem podatków. I nie tylko. Bo tutaj nie będzie pieniędzy z Unii takich jak PiS. Przepraszam, muszę się zatrzymać, bo mi światło przychodzi. Mam pewną myśl, muszę ją przemyśleć. Taka myśl przyszła, że te rozmowy z Kosiniakiem Kamyszem to musiały być jeszcze jak Gowin był w rządzie. W rządzie. Także Gowin jest w dobrej sytuacji, ma dwa plany, dwie możliwości. Jest o wiele lepszej sytuacji niż będzie Ziobro. Bo z Ziobro nikt nie będzie chciał rozmawiać, prócz Gowina. Ale w gruncie rzeczy coś Państwu powiem.
Jeśli by doszło, chociaż nie dojdzie, ale jeśli by doszło do tych przedterminowych wyborów, to Ziobro i Gowin szliby osobno. Oni by się pokłócili, to chyba że na krótki czas by się związali. Jakoś przed wyborami by się posprzeczali, kiedy trzeba było listy tworzyć. Coś będzie nie tak. Natomiast przyszłość Gowina, czy Gowin coś będzie jeszcze znaczył? On się będzie wybielał. Jemu to jest na rękę, to co powiedziałem przed chwilą, wcześniej. To, co się stało, było mu bardzo na rękę, bo dojdzie zaraz do pewnych strat gospodarczych. Jakby po wakacjach okaże się, że jednak duże są perturbacje gospodarcze po koronawirusowe. I że trzeba będzie zmierzyć się z kolejną falą. Będą kolejne sankcje, kolejne, przepraszam, sankcje, kolejne obostrzenia, nie sankcje. Tutaj Gowin wiedział, kiedy odejść. Jemu to jest naprawdę na rękę. Bo to, co ja zapowiadałem, że później wielu powtarzało, że o tej inflacji, o kryzysie gospodarczym, to faktycznie będzie, moi drodzy, przyspieszyło, to przyspieszy i Gowin faktycznie wiedział, kiedy odejść. Jakby próbując zrzucić odium z siebie. I on będzie wykorzystywał jeszcze tą szansę, że jest byłym wicepremierem, że jest byłym członkiem Zjednoczonej Prawicy, że jeszcze media będą się go pytały na zasadzie, no pan znał wcześniej Jarosława Kaczyńskiego, ale teraz jeszcze bardziej pan go poznał, bo byliście bliżej, współpracowaliście. Jakim jest człowiekiem, jakie ma plany, co jeszcze może zrobić. I to będzie moment dla niego, żeby się wybierać. Dla Gowina. Ale społeczeństwo okaże się, że nie jest głupie. Społeczeństwo pamięta. Dlatego nie dojdzie do jakiegoś porozumienia ścisłego między Kosiniakiem, Kamyszem a Gowinem. Dlaczego? Ponieważ Kosiniak-Kamysz we własnym środowisku politycznym będzie czuł nacisk na to, aby jednak z Gowinem się nie mieszać, nie łączyć. Bo społeczeństwo pamięta, ktoś mu powie, że łącząc się z Gowinem, jak gdyby PSL, czy ta Koalicja Polska, bo to nie jest tylko PSL, Unia Demokratów też, więc ta Koalicja Polska, to PSL, że nie będzie chciało wziąć na siebie tego, łącząc się z Gowinem, co Gowin i to, co on wcześniej popierał jako członek Zjednoczonej Prawicy, zrobił. Dlatego z tego nic nie wyjdzie. To była na razie takie rozmowy luźne między liderami, tak? Liderem Porozumienia i liderem Koalicji Polskiej, czy tam PSL-u. No ale nic do tego, to się nie uda. Tak samo nie uda się Gowinowi z Ziobro. Co to oznacza dla Gowina? Gowin zniknie z polskiej sceny politycznej. Wróci do edukacji, wróci na uniwersytet, ale też nie będzie mu tam lekko i łatwo. Myślę, że już jest po porozumieniu, już jest po tym środowisku porozumienia. Rozsypie się to. Część przejdzie do Szymona Hołowni. Część, dwóch, trzech właśnie do PSL-u, tej Koalicji Polskiej. Może dwóch. Do Szymona Hołowni. A jeszcze inni zrezygnują z polityki. Co czeka Jarosława Gowina? Niebyt polityczny. Powolny niebyt
polityczny, staczanie się w niebyt polityczny. I wiecie, kto mi na myśl teraz przyszedł? Ryszard Kalisz. Ryszard Kalisz też miał swoje 5 minut w polityce. Jego już nie ma w polityce. On się już nie liczy. To nie znaczy, że dużo wie, bo zapewne dużo wie, ale się już nie liczy. Taka jest moja odpowiedź. Pani Tamara pyta się, co dalej z Afganistanem? Czy wojna z w Afganistanie rozleje się tak, jak to zapowiada? Tutaj nie będę mówił kto, ale nazwijmy go najbardziej rozreklamowany medialny jasnowidz w Polsce. Czy ta wojna rozleje się na Europę? Zatrzymam, pomyślę. Nie. Ja myślę, że to zatrzyma się w sobie. To znaczy, ten obszar geograficzny, Afganistan i otoczka, jest stracony. Tego się już nie da zatrzymać. Tam to wszystko, co było zbudowane, zostało rozwalone, jakby walcem przejechane. To się nie rozleje. To się nie rozleje na Polskę, na Europę, na świat. Nie. Przyszła mi taka myśl, że Rosja będzie straszyła jakąś interwencją tam. Ale w gruncie rzeczy będzie to albo niewielkie, albo nic nieznaczące. To tylko takie jakby straszenie czy mówienie. Choć Rosja będzie to chciała potraktować jako pewnego rodzaju ćwiczenia przed wielką W. Ale myślę, że poza jakimś nalotem czy czymś tam straszeniem niewiele. Z takiego rodzaju propaganda rosyjska, że my wiele możemy. Natomiast to się nie rozleje. To myślę, że w tym własnym sosie utkwi. To jeszcze nie to. Ale powiem was, co czeka. Coś czeka Izrael. To nie o Afganistan będzie chodzić, ale Iran i Izrael tu rozgorzeją sprawy. Ich jeszcze nie czuć, ale naprawdę tu rozgorzeją sprawy. Te bomby, które spadały, to one spadały wcześniej na Izrael z Palestyny. Natomiast tu rozgorzeje coś między Izraelem a Iranem. I tu będzie interwencja świata. Ponieważ obydwa kraje zagrożą sobie użyciem broni atomowej. I tu będzie interwencja świata, nie wiem, w postaci ONZ-u. Zbierze się świat, aby zapobiec wielkiej katastrofie atomowej. To sobie zapamiętajcie te słowa. Kolejne pytanie. Pytanie jest od pani Moniki Karnabal. Kiedy, panie Nazar, kiedy zamkną granice Polski tak, że nie będzie można wrócić i wyjechać z kraju? Dwójka mi się skojarzyła. Będą dwa projekty, dwie możliwości. Albo zdarzy się to dwa razy, bo może to być na przełomie września i października, przy tej, mówią, czwartej fali. Ale ja wam zapowiadam, że ta czwarta to nic. Będzie jeszcze coś gorszego. Tylko będziemy się bali. I tutaj będzie jakby... Ale to też nie będzie zamknięcie granic wobec całego świata, że my się odizolujemy i od wschodu i zachodu będą zamknięte te granice. Nie. Skojarzyły mi się Czechy, Słowacja. Skojarzyły mi się obszar wschodni. Zamknięcie granic. Może z Ukrainą, może z Rosją. Okręg kaliningradzki, prawda? Ale tak jakby z Zachodem nie nastąpiło z naszej strony zamknięcie granic. Bo to było przedłużane.
kichnięcia. Dużo ludzi będzie kichać. Dużo ludzi będzie kichać. Moi drodzy, kiedy będzie to zamknięcie granic Polski, że nie będzie można wrócić i wyjechać z kraju? Wrzesień, październik, ale obawiałbym się października. Taka mi myśl przychodzi. Nie jestem pewny, czy to się wydarzy w październiku. A to by oznaczało, że naprawdę my się będziemy bać. Bo miałem też takie odczucie, proszę mnie nie atakować. Miałem takie światło, taką myśl, że w gruncie rzeczy to będzie troszeczkę zrozumiane przez społeczeństwo. Obawiałbym się tych, którzy kichają, którzy mają wyrzuty temperatury. Duży nacisk powinien być na mierzenie temperatury. Nie wiem, czy to jest związane z czwartą falą. Czy będzie jeszcze coś gorszego? Może piąta gorsza? Albo coś innego gorszego? Powiedziałbym jeszcze coś, ale mnie zasiepiecze, zatłuczecie. Bo zaraz się obudzą ci, którzy tam nie wierzą w to globalne ocieplenie. Ale powiem, słuchajcie, jasnowidzenie to nie jest wyrażanie moich opinii ani moich myśli. To jest światło, to jest intuicja, która przychodzi. Często ja się z tym nie zgadzam, bo jest to nielogiczne, ale czym bardziej zauważyłem, jest to nielogiczne, tym lepiej się, tym bardziej się sprawdza. I coś wam powiem. Że usłyszymy, że w Europie są choroby afrykańskie. Nie wiem, słowo mi przyszło, ebola, jakaś coś związane z temperaturą wysoką, kichanie, temperatura. My się będziemy tego naprawdę bać w Europie. I coś powiem, ale mówię, to nie jest wyrażenie mojej opinii, że ja wierzę w globalne ocieplenie. Wierzę lub nie wierzę, to nie ma znaczenia. Ja swoje poglądy zostawiam, mówiłem, za drzwiami gabinetu. Ale myśl mi przyszła taka, w związku z globalnym ociepleniem. W związku z tym, że na wielu obszarach jest susza. W związku z tym, że na wielu obszarach następują zmiany klimatyczne. Są choroby, które do nas przychodzą szybciej. I wykwitają u nas. Bardzo niebezpieczne. I może być coś takiego, że my w związku z tym będziemy chcieli zamknąć pewne obszary Polski, naszych granic, że nie będzie można wrócić i wyjechać z kraju. Skojarzyły mi się Czechy, część słowa, Słowacja, Ukraina, z Rosją, czyli co, Kaliningrad, obszary wschodnie tutaj. Czyli co, Litwą, Ukrainą, Białorusią. Tak, moi drodzy, taka mi myśl przyszła. Pamiętajcie, czas nie, tu nie jest czas, czas jest płynny, że ja nie widzę przecież kalendarza podczas jasnowidzenia. Ja po prostu intuicyjnie może coś takiego światło przychodzi, że może to być październik. Taka mi być przychodzi tak, że to będzie wrzesień, październik, październik. Z tego się należy czasu obawiać. No taka jest moja odpowiedź. A więc bawmy się, jeździmy, wlatajmy do końca września. No. Mechaty się pyta. Sprawdza się panu wszystko. A więc pytanie do serii 100 pytań do. Czy coś wspólnego łączy piramidy w Gizie, budowniczych z Wysp Wielkanocnej, geoglify z Nazca, kompleks Cusco, budowle Ollantaytambo w Peru? Ja nie wiem, czy to wszystko dobrze przeczytałem.
Teotihuacan w Meksyku i piramidy Shen Shi w Chinach. Czy te cywilizacje miały ze sobą kontakt? Czy używały narzędzi niż dłuta mosiężne i kamienne? To są pytania, które mnie nurtują. Czy historia człowieka, którą znamy, to tylko część prawdy? Często, kiedy czytam pytania, wytężyć muszę wzrok, żeby dobrze przeczytać nazwy. Kiedy wytężam wzrok, to jest to większe skupienie. Kiedy jest większe skupienie, mogą, nie muszą, nie jest to regułą, pojawić się wizja, pojawić się światło, od razu przyjść myśl intuicyjna jako odpowiedź na podane pytanie. Co ich łączy? Przyszła mi taka myśl. Wspólna technologia. I teraz proszę się nie śmiać, kochani. Skojarzyła mi się bryła, kwadrat, bryła. Kamienna. Nie będę w szczegóły wchodził. To wapień, czy kamień, czy marmur. Kamienna. I skojarzyło mi się, że z lekkością to podnosili. Że to się stało, proszę się nie śmiać, tak lekkie, jak gąbka. I teraz. A zachowywało swoją strukturę. To takie, słuchajcie, jak. Zobaczcie, gdybym miał na przykład kwadratową 10 cm na 10 cm bryłę węgla, naszego polskiego złota, węgla. I 10 na 10 cm bryłę gąbki, taką gąbkę, jak się myjemy pod prysznicem w wannie. To wiadomo, że ta gąbka będzie lżejsza od tego węgla, chociaż wymiary to są te same. I mi się skojarzyło, że oni, to jest śmieszne, co powiem, potrafili zamieniać za pomocą fal dźwiękowych, specyficznych, skupienie fal. I w związku to było związane ja nie wiem, co to jest geoda Ziemi i nie chcę, mam czasu na to, żeby sprawdzać. Nie mam czasu na to, żeby sprawdzać. Z geodą Ziemi i z przyciąganiem ziemskim. Te trzy rzeczy. Nie no, muszę sprawdzić, co to jest geoda Ziemi, bo aż mnie korci geoda Ziemi. Co to? Przestrzeń masy skalnej wypełniona. Boże. Boże, 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 Boże. Geoda. Przestrzeń masy skalnej wypełniona minerałem. Powstaje wskutek krystalizacji minerałów w wolnych, pustych miejscach w skałach. Geody mają często owalną formę. Na ścianach jej kulistej wnęki tworzą się najpierw półśrodkowe warstwy, następnie szczotki kryształów skierowanych swoimi końcami lub ku środkowi geody. Jest teoretyczną. Geoda Ziemi. No takie coś mi się skojarzy. Geoda Ziemi, fale dźwiękowe i przyciąganie ziemskie, grawitacja, przyciąganie ziemskie. Te trzy były wykorzystane. I te bryły skalne, które przecież mogły ważyć bardzo dużo, może tonę, może więcej, nie wiem, nie znam się, stawały się lekkie. To ich łączyło, a technologia ta została im przekazana przez istoty wyższe. I to wszystko. Nie będę się dalej skupiał. Uważam, że te pytania są nie do tej serii 100 pytań do Nazara, ale do serii z archiwum Nazara. Zachęcam Wam do skorzystania, do obejrzenia tej playlisty z archiwum Nazara. Idziemy dalej z pytaniami. Dziękuję panu za to pytanie. Kachna 8791. Pytanie do serii 100 pytań do Nazara. Czy rząd polski
obawia się rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2021? Czy rząd polski obawia się? Rząd polski bardzo obawia się. Powiem Państwu coś, co mi się od razu skojarzyło, takie światło. Minister Błaszczak jest smutny. Minister Błaszczak jest zamyślony. To dziwne, bo nie skojarzyło mi się to z jakimiś, nie wiem, wydarzeniami, czy on odbierany tak jest ostatnio. Zamyślony, smutny, przygnębiony, skupiony w sobie, myślący o czymś. Bardzo dziwne, prawda? Że taka wizja, takie światło, ale takie mi coś przyszło w kontekście tego pytania. No trzeba pamiętać, że to jest polski minister obrony narodowej, więc. O co tu może chodzić? Dalej. Dlatego Wojsko Polskie wróciło do Białej Podlaskiej? Czy dlatego Wojsko Polskie wróciło do Białej Podlaskiej, że boją się tych ćwiczeń rosyjsko-białoruskich? Zapad 2021? Tak, dużo pan prezydent wie i to było wolą prezydenta. Dużą tendencję ma prezydent, żeby mówić wysoko postawionym urzędnikom, a nie sam dawać decyzje, tylko żeby zlecać realizację swoich zamiarów bez powoływania się na jego osobę. Tak, to była decyzja prezydenta. To jest potrzebne. Powiem Państwu jeszcze coś. O tym się nie mówi, ale między dywizjami w Polsce, różnymi dywizjami wojskowymi, mają być. Nie jestem żołnierzem, nie znam tego wojskowego slangu, ale porozumienia jakieś. Że duży nacisk jest na to, by komunikacja między dywizjami, między partią wojska znajdującą się tu, tu, tu i tu, na różnych obszarach kraju, żeby była bardzo dobra komunikacja, wymiana informacji teraz i w czasie ewentualnych działań wojennych. Jeżeli w czasie działań wojennych z krewi, jeżeli w czasie działań wojennych będzie gdzieś zanik na jakimś dużym obszarze komunikacji, a niestety to będzie związane z impulsem elektromagnetycznym, który będzie na obszarze północnej i wschodniej Polski w pierwszej kolejności, tak jakby pół Warszawy na pół przezielone i północna Polska. Tak od Warszawy, tak w kierunku wschodnich granic białorusko-ukraińsko-rosyjski, i ta północna Polska to będzie pas napięcia tego elektromagnetycznego, tego impulsu. I tu jest duża obawa. Oni o tym wiedzą. Tu jest duża obawa, by nie został zachwiany ten element komunikacji. By ta komunikacja, ta wymiana informacyjna była. Już robią wszystko, wiedząc o tym, że dojdzie do tego impulsu. To będzie wykorzystane. By temu zapobiec, robią wszystko, by temu zapobiec. W momencie, gdyby zabrakło komunikacji, to nie chcę powiedzieć, ale tamte obszary są stracone. Bardzo ważna jest komunikacja. Oni o tym wiedzą, to ćwiczą, to jest ważne. I ta jednostka, która się tam, ta grupa żołnierzy tej Białej Podlaskiej i okolicach będzie znajdować, to też muszą i kładzie się duży nacisk na komunikację. Tam są snajperzy, tam są
Wojska, które mają działać szybko. Taka jest moja odpowiedź dla pani. Pani Kachna 8791. Pozdrawiam panią serdecznie. Wkrótce będzie kolejna seria 100 pytań do Nazara z Cinnamon. Pytanie do serii 100 pytań do Nazara. Do jakiego kraju, który obecnie znamy, porównałby pan klimat Nowej Polski? Który obecnie znamy. Czy gospodarczo bym porównał do Grecji sprzed wielkiego krachu finansowego? Ale militarnie i politycznie, geopolitycznie, w ogóle tak wewnętrznie, to wiecie, do jakiego kraju bym porównał, który znamy, ale z przeszłości do drugiej RP. My jesteśmy naprawdę w 1939 roku. Ja chcę powiedzieć, że historia zatacza koło. Historia zatacza koło. Dla mnie na przykład aneksja Federacji, przepraszam, atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to była aneksja Anschluss Austrii. I też te same motywy, że tam są Rosjanie, że przełączamy to, co do nas należało. Zabieramy Krym, bo to do nas należało. I tak też Hitler mówił przecież, że Austria ma wspólną historię i politykę z Niemcami, więc to jest jasne, że muszą być razem przyłączone. To jest też, mi się wiąże z tym, co się działo z Czechami. Dlaczego Europa nie zadziałała silnie i Stany Zjednoczone wobec Ukrainy po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę? Bo to było na takiej zasadzie, jak kiedy Hitler zażądał Czech, Moraw, to oddano lekką ręką Czechów. Tylko po to, by zaspokoić pragnienia i żądania Putina, przepraszam, Hitlera. Tak samo lekką ręką oddano teraz Ukrainę. To, że wy teraz nie słyszycie w telewizji państwowej Polski o tym, co się dzieje na Ukrainie, a mówią o tym w zagranicznych mediach, między innymi we Francji, w innych, to nie znaczy, że tej wojny nie ma. Ona tam jest, to się rozgrywa, ona jest coraz cięższa, tylko coraz bardziej zakamuflowana dla Polaków, dla Polski. Tu się tego nie mówi. W Polsce mówi się o dyktaturze jednego człowieka. Tu nie jest dyktatura jednego człowieka. W Polsce jest dyktatura służb. Musicie mieć tego świadomość. Polskie społeczeństwo jest rozgrywane przez służby, które usypiają, które stoją na straży, żeby społeczeństwo nie panikowało. Uważając ludzi za głupich, no dlaczego się nie da broni, dostępu do broni łatwiejszego? No bo uważają, że Polacy się wystrzelają. To tak samo jak za komuny mówili, że nie można, że trzeba ograniczyć spożycie alkoholu i w ogóle dlatego nie może być alkoholu też, tylko ocet, bo Polacy się upiją, będą pijakami. Czy tak się stało? Tak nie było. Tak nie jest. Nie mogą być, pamiętam, sklepy monopolowe, mówiło się 24 godzinne, bo na dobę, bo Polacy się upiją, bo to, bo tamto. No. To jest mylne pojęcie. Tu nie ma dyktatury jednego człowieka, nie wiem, Kaczyńskiego czy jakiegokolwiek innego. Nie, to jest dyktatura służb w Polsce. Tym Unia Europejska się powinna zainteresować. I coraz częściej nawet w Polsce politycy o tym mówią. Coś jest nie tak w Polsce. I ten klimat bym właśnie porównał do drugiej RP. To się wszystko powtarza, historia się powtarza. Naprawdę, historia się powtarza. I chciałbym na koniec też powiedzieć jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, jak wiele z tych wizji, które zapowiadałem wiele miesięcy temu, w 2020, prawie od początku istnienia tego kanału, od sierpnia 2020, jak wiele się sprawdziło, spełniło. Bardzo wiele. Jak to się układa w jedną jakby całość. Inflacja przeze mnie zapowiadana, nawet
To, że ja dokładnie mówiłem, jaki będzie poziom tej inflacji, o tym, że pieniędzy nie będzie z Unii, kiedy wszyscy analitycy i rząd grzmiały się, cieszyli, że tyle kasy będzie. Mówiłem też, dlaczego nie będzie. A powiedziałem, że wróci Tusk i że będzie, że wysadzi Platformę, znaczy tych całych liderów Platformy. Powiedziałem o problemach Czarzastego. Mówiłem o falach wirusa. Mówiłem o tych, że będzie obszarowo wirus regionami. Mówiłem o tej inflacji, o problemach gospodarczych Polski. Mówiłem o, zobaczcie, nawet wirtualna złotówka teraz na BNB, bądź na bieżąco, mówili w ostatnim bodajże programie o tym, o wirtualnej złotówce, o której ja wiele miesięcy temu, prawie rok temu mówiłem. I zobaczcie, realizują to. To się wszystko, słuchajcie, są ludzie, którzy mają za zadanie uśpić waszą czujność, uśpić waszą wrażliwość na geopolitykę, uśpić was. I nie chodzi im o to, byście się nie przygotowali, byście byli na straconej pozycji. Nie o to im chodzi. Po prostu to jest ich zadanie, tak? Spójrz błąd Sowieckiego, spójrz co Sowiecki mówił w 1939 roku, jak zapewniał społeczeństwo. Mówiłem to w ostatnim filmie. Jak zapewniał społeczeństwo, że wojny nie będzie, a ona przyszła po 2 miesiącach od jego wypowiedzi. Czy zapłakał on nad tym, co powiedział? Ja wam cały czas powtarzam, szykujcie się. Cieszmy się jeszcze z tego, że na Ukrainie nic się nie dzieje, bo jeżeli na Ukrainie się zadzieje, wielu grzmi, że ja mówiłem o tym, że to będzie w lipcu, a się nie wydarzyło, to trzeba się cieszyć. Po drugie, a skąd wy wiecie, że takich planów nie miał Putin? Ja jako jasnowidz czytuję z tego człowieka danego jego plany i zamiary na ten moment, jakie są. Polityka jest jak rzeka. Często wyrywa drzewa z korzeniami, często porywa coś ze sobą i często nakreśla nowe szlaki. Nowe nurty nakreślają nowe szlaki. Jasnowidz widzi z góry tą rzekę, tak jak wygląda teraz, to co jest, znajduje się w niej teraz. Intuicja podpowiada, co może być w przyszłości. Dla mnie jest to zadziwiające, że wielu domaga się wojny na Ukrainie. Ona tam jest. Ona tam jest. Moi drodzy, 6 lutego 2021 powiedziałem w filmie pod tytułem 3 dni ciemności, wulkany w USA, hordy z miast. Prezydent Ukrainy Shell, zresztą w tym filmie przepowiedziałem na ten czas właśnie, lipiec, sierpień, podwyżki cen paliwa, ale słuchajcie, co powiedziałem a propos Ukrainy i zbliżającej się wojny na Ukrainie? Posłuchajcie, co powiedziałem. Widzicie, chcę o Niemczech, myślę. Przychodzi mi intuicyjna myśl o Ukrainie. Przychodzi mi rozbicie wewnętrzne Ukrainy. Wiecie, kiedy Rosja zaatakuje? Drugi raz? Ukraino, nie chciej przedterminowych wyborów. Słuchajcie. Nie chciej. Osłabienia urzędu prezydenta. Tyle się mówi o impeachmencie Trumpa. A na jakiś czas tylko zostawiono temat impeachmentu prezydenta Ukrainy Zełenskiego, tak? Czuję, że Rosja czeka w gotowości osłabienie wewnętrzne Ukrainy. To też jest znak dla was. Kolejny, jeżeli usłyszycie
Jeśli będą zamieszki na Ukrainie, opozycja kontra rząd. Jeżeli dowiecie się, że prezydent jest z Ukrainy osamotniony, że czuje, że jest samotny, miałbym go porównać do karty w tarocie, by to był pustelnik. Ale nie teraz, to jest jeszcze nie teraz, to jest zawieszone. Wewnętrzne rozbicie Ukrainy. Kurczę. Partia prezydenta Ukrainy będzie bardzo słaba. Wybory na Ukrainie będą sfałszowane. Zobaczcie, jeśli usłyszycie o atakach na prezydenta, na głowę państwa, na rząd Ukrainy, rozbicie wewnętrzne Ukrainy, ale tu chodzi o prezydenta, a w późniejszych filmach, to jest film 6 lutego 2021. Niedawno mówiłem, znowu wspomniałem, że jeżeli prezydent Ukrainy będzie zagrożony, bójmy się, bo to robi Rosja. To jest preludium przed działaniem wojennym. Trzeba najpierw głowę państwa, która dogaduje się z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, rozbić, osłabić wewnętrznie jej autorytet, po to, by później uderzyć. Po to, by ta głowa państwa nie miała takiego zasięgu, jak to się mówi. I co się dzieje na Ukrainie? Ja to przepowiedziałem. Zobaczcie. 3 dni temu, moi drodzy, podana informacja na Onecie. Onet Wiadomości. Proszę bardzo. Podana informacja następująca. Starcia policji i protestujących przed Pałacem Prezydenckim na Ukrainie są ranni. Nagranie. Pokazywano to w telewizjach na całym świecie. Bardzo mało w Polsce. Nie dziwi to was? Usypiają was. A ja powiedziałem, na krótki czas przed atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to się będzie działo na Ukrainie. Będzie chodziło o osłabienie głowy państwa prezydenta. Co możemy przeczytać? Uczestnicy akcji zorganizowanej przez nacjonalistyczną partię Korpus Narodowy wyszli na ulicę stolicy Ukrainy. Początkowo pokojowy protest szybko zamienił się jednak w starcia demonstrantów z policjantami. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje o poszkodowanych. Protesty przeciwko głowie państwa. Kapitulacji domagają się prezydenta Ukrainy. Moi drodzy, ja to wszystko zapowiedziałem, ja o tym mówiłem i o tym ostrzegałem. Na interii wydarzenia wprost piszą: Ukraina. Protesty przed siedzibą prezydenta Ukrainy. Policja użyła gazu. Domagają się ustąpienia prezydenta. Osłabianie w ten sposób głowy państwa jest zawsze działaniem autorytetu Federacji Rosyjskiej poprzedzającym działania wojenne. Chodzi o wewnętrzne rozbicie kraju. Chodzi o to, żeby prezydent jakikolwiek, a tutaj w tym przypadku Ukrainy, no nie miał tego autorytetu, do tego glejtu społecznego, do działania w imieniu społeczeństwa. Kiedyby oni zaatakowali, by się wstawić, by żądać pomocy, wsparcia. No to o tym wszystkim chodzi. Ja to mówiłem już w listopadzie, powtarzałem, przepraszam, w lutym 2021. Mówiłem wcześniej, w listopadzie 2020. Powtarzam teraz też całkiem niedawno. To się dzieje. Mało tego, mówiłem, że prezydent Ukrainy będzie ostrzegany o tym, że jego życie jest zagrożone. Zobaczcie. Zabito mera miasta, z którego pochodzi prezydent Ukrainy. Podała to Wirtualna Polska. Ukraina, mer miasta, z którego pochodzi prezydent, znaleziony martwy. Mer Krzywego Rogu, miasta na południowo-wschodnim, na południowym wschodzie Ukrainy, z którego pochodzi prezydent Wołodymyr Zełenski, został znaleziony martwy. Prorosyjska partia, do której należał mer, mówi o zabójstwie, zaś policja bada 3 wersje dotyczące zgonu. Wśród tych wersji jest właśnie próba jakby ostrzeżenia najprawdopodobniej prezydenta Ukrainy, że może być różnie. Moi drodzy, to nie są przypadki. Ja to zapowiadałem. To niestety poprzedza pewne wydarzenia. Powiedziałem. Kurczę, w lutym chcę o tych Niemczech na siłę szczerze, a po
pojawiła mi się cysterna, a znam z napisem Shell, czy benzyna, ropa. Ach, no dobrze, posłuchajmy tutaj. Ale Shell, to może niemiecki jest ten. Widzicie, chcę o Niemczech, myślę. Przychodzi mi intuicyjna myśl o Ukrainie. Przychodzi mi rozbicie wewnętrzne Ukrainy. Wiecie, kiedy Rosja zaatakuje? Drugi raz? Ukraino, nie chciej przedterminowych wyborów. Nie chciej. Osłabienia urzędu prezydenta. Tyle się mówi o impeachmencie Trumpa. A na jakiś czas tylko zostawiono temat impeachmentu prezydenta Ukrainy Zełenskiego, tak? Czuję, że Rosja czeka w gotowości. Osłabienie wewnętrzne Ukrainy. To też jest znak dla was. Kolejny. Jeżeli usłyszycie jeżeli będą zamieszki na Ukrainie, opozycja kontra rząd. Jeżeli dowiecie się, że prezydent jest z Ukrainy osamotniony, że czuje, że jest samotny, miałbym go porównać do karty w tarocie, bo to był pustelnik. Ale nie teraz. To jest jeszcze nie teraz. To jest zawieszone. Wewnętrzne rozbicie Ukrainy. Kurczę. Partia prezydenta Ukrainy będzie bardzo słaba. Wybory na Ukrainie będą sfałszowane. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy. Życzę wam wiele dobra i niedługo do usłyszenia. Chyba w kolejnym filmie 100 pytań do Nazara. Mam do was prośbę. Wysyłajcie pytania w komentarzach. Pamiętajcie o znaku zapytania. Pytania, na które chcecie, abym odpowiedział. Ale proszę, by to nie była tak zwana prywata. Nie prywatne pytania, tylko jakieś ogólne, dotyczące Polski, Europy, świata, innych krajów, polityczne, dotyczące zdrowia, różnych kwestii, na które chcielibyście, abym odpowiedział, abym zrobił wizję, żebym się pochylił, jakieś wątki, podsyłajcie mi, piszcie w komentarzach, pamiętajcie o znakach zapytania, wtedy łatwiej znaleźć. I oczywiście większą szansę na odpowiedzenie mają te pytania, które się powtarzają. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.